Proszę bardzo, dzisiaj udało mi się wdrapać na sam czubek drzewa. Nie wiem, jak ja zejdę z tego drzewa, ale o tym za chwilę. Nie każdy zdaje sobie sprawę i ma tego świadomość, że w naszych kościołach, na ścianach są takie miejsca, takie kinkieciki. Zazwyczaj na jakiejś płytce albo na samej ścianie jest wyryty krzyż i tam przywieszone jest świeczka. Kiedyś było ich 12, chociaż zreformowana liturgia mówi o 4 takich punktach, to nie zabrania, żeby było ich 12 w nawiązaniu do apostołów. I te miejsca są namaszczone przez biskupa, kiedy dokonuje się konsekracja kościoła jako domu Bożego, miejsce wspólnego przebywania z Panem Bogiem, takiego mieszkania z Panem Bogiem na jednym miejscu. Te punkty nazywają się zacheuszkami, a to dlatego, że one są tak dość wysoko umieszczone i dotyczą Zacheusza, o którym mówi Ewangelia Łukaszowa. Zacheusz był bardzo bogatym człowiekiem, bardzo zamożnym, a do tego zrobił niezwykłą karierę, był szefem celników. I on, mimo że był bogaty, że miał stanowisko, to jednak był niespełniony. On gdzieś tam pragnął w środku tego spełnienia i on widział w Jezusie Chrystusie tego, który może nadać sens jego życiu. Dlatego się nie wzbrania i się nie wstydzi, nie patrzy na opinię ludzi, tylko wdrapuje się na drzewo po to, żeby zobaczyć przechodzącego Jezusa Chrystusa. I tam padają te piękne słowa Zbawiciela. Mówi: Zacheuszu, zejdź prędko z drzewa, bo chcę dzisiaj zagościć w twoim domu. Potem ci faryzeusze, oni się tam gorszą tym, że jak to Pan Jezus poszedł w gościnę do grzesznika. To jest właśnie to, że Pan Jezus właśnie chce być obecny z nami, mimo że jesteśmy grzeszni. I my dajemy się oszukać i dajemy się zwieść grzechowi, że no właśnie, że on sprawia, że no nie mamy co szukać tej bliskości z Panem Jezusem, bo nie jesteśmy godni. A właśnie Pan Jezus przyszedł do tych, którzy się źle mają i tylko on może nadać sens naszemu życiu. Zacheuszu, zejdź prędko z drzewa, bo chcę dzisiaj gościć w twoim domu. No właśnie, to jest znamienny taki problem dla nas, bo nie wiem do końca, na ile my pragniemy, na ile my chcemy, żeby Pan Jezus zagościł w naszym domu, w naszej rodzinie, w naszej codzienności, w naszym życiu. Bo my oczywiście nie mamy nic przeciwko Jezusowi, jesteśmy po stronie Jezusa Chrystusa i wolimy jednak, żeby to się zbiegało do tego, że spotkamy się w kościele na mszy świętej, będziemy razem świętować, paciorek odmówimy, ale żeby za bardzo Pan Jezus nie wchodził w takie zażyłe stosunki z nami. Nie bardzo chcemy Go w naszej codzienności, w naszej rozrywce, w naszych zabawach, w naszym domu. No bo właśnie, bo byśmy musieli zmienić sposób działania, bo byśmy musieli dokonać pewnej refleksji, przemiany w naszym sercu. A tak nam po prostu jest dobrze. Tutaj dla Pana Boga świeczka, ale ogareczek też dla diabła się znajdzie. A tymczasem właśnie w chrześcijaństwie idzie o to, żebyśmy poczuli taką zażyłą więź ze Zbawicielem. Ale tego trzeba zapragnąć. Zobaczmy, Zacheusz, on tak tego pragnął, że wlazł tam na to drzewo i nie patrzył na nic. Żaden obciach nie stawał na przeszkodzie, żeby doświadczyć bliskości Pana Jezusa. I o tym warto pomyśleć. Na ile ja pragnę, na ile się staram, na ile jestem w stanie podjąć jakikolwiek trud albo konsekwencje tego, żeby być blisko Jezusa Chrystusa, żeby On był w moim domu, w mojej rodzinie, w mojej codzienności. Warto zejść z drzewa i przybliżyć się do Jezusa Chrystusa tak, żeby Go wprowadzić do swojego domu, do swojego życia. Ja w tej chwili już schodzę z tego drzewa i lecę do domu. Co prawda wiele mnie to nie kosztowało, to drzewo, ale lecę do domu, bo z pewnością będę mógł tam doświadczyć Jezusa Chrystusa, którym warto się dzielić z innymi.